Niecierpek gruczołowaty, inaczej niecierpek himalajski, po łacinie Impatiens glandulifera, to chyba najpiękniejszy gatunek wśród licznych roślin inwazyjnych. Pochodzi z Himalajów, ale obecnie można go spotkać na całej półkuli północnej. Jest największą europejską rośliną jednoroczną. Z łatwością osiąga 3 metry wysokości. Tuż obok widzimy jego kuzyna, również inwazyjnego, niecierpka drobnokwiatowego, który jest zdecydowanie mniejszy, przeciętnie ma około 30 cm wysokości. Jest to najliczniejszy w Polsce gatunek niecierpka. Niecierpki znane są ze swoich strzelających strąków. Dojrzałe strąki po dotknięciu lub też na skutek wysychania wyrzucają nasiona na odległość do 6 metrów. Te jeszcze są niedojrzałe i na dodatek mokre, dlatego nie strzelają. Niedojrzałe torebki nasienne są jadalne, ale akurat mi niespecjalnie smakują. Niecierpek gruczołowaty początkowo był sadzony w ogrodach z uwagi na duże dekoracyjne kwiaty, ale dawno przeniknął już na tereny wilgotne, głównie wzdłuż rzek i strumieni. Często tworzy zwarte łany, wypierając roślinność rodzimą. Ten dekoracyjny najeźdźca produkuje też znacznie więcej nektaru niż jakikolwiek inny europejski gatunek, co oczywiście cieszy pszczelarzy. Łodyga jest naga, połyskująca, zwykle ciemno-czerwono nabiegła, w węzłach wyraźnie zgrubiała. W środku jest pusta. Popatrzmy jeszcze przez chwilę na spełnionego wcześniej niecierpka drobnokwiatowego. Widać, że budowa kwiatów oraz torebki nasienne są bardzo podobne do niecierpka gruczołowatego, zwanego też himalajskim. I jeszcze jedna próba sprowokowania wystrzelenia nasion. Niestety również nieudana. Mamy w Polsce też rodzimego niecierpka pospolitego. Jest on większy niż niecierpek drobnokwiatowy, ale mniejszy niż niecierpek gruczołowaty. Ma piękne jaskrawo-żółte kwiaty. Jest znacznie rzadszy niż wymienione dwa gatunki niecierpków. Preferuje on wilgotne i mokre oraz żyzne gleby. Jak poprzednio wspomniałem, strąki niecierpków są jadalne. Ziele i nasiona niecierpków są z kolei cenionym surowcem leczniczym o szerokim spektrum działania. Stosuje się je w postaci naparów, nalewek i maceratów. Krótki opis ich działania jest umieszczony pod opisem filmiku pod okienkiem YouTube. Napisz w komentarzu, czy spotykasz niecierpki w terenie, a może masz je w ogródku. Wiele osób jest zainteresowanych ich leczniczym działaniem. Jeżeli masz tu jakieś doświadczenia, to opisz je w komentarzu pod okienkiem YouTube. Informacje te mogą być przydatne dla innych. Pozdrawiam i do zobaczenia przy okazji następnego filmiku.